Siemanko, z tej strony Czoklet, witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was po raz kolejny w Minecraft Sims. No i słuchajcie, dzisiaj mam taką bardzo, bardzo fajną, ciekawą rzecz do zrobienia, więc zaraz się za to weźmiemy. No bo słuchajcie, przede wszystkim musimy poczekać, aż nasze dzieci dorosną, aby móc zrobić im ślub. A że jeszcze troszeczkę dni pewnie minie, aż będą jakby w tej dorosłej postaci i będzie można im zrobić ślub, to musimy się czymś zająć. Jak widzicie, ja w ogóle już wróciłem z jemu. Wczoraj wróciłem z jemu, tak więc mogę już spokojnie tutaj dla was nagrywać filmy. No i tak, jeśli chodzi o nasze mieszkanie, tak sobie myślałem, że można by zrobić remont. Wiecie czemu? Mamy bardzo poważny powód. Otóż ten dom był... Był najpierw o taki, o do tych schodów i nic więcej. I tu była ściana i nic więcej. I ten dom był taki malutki, dlatego trzeba było tą przestrzeń jakoś zagospodarować. Tylko potem dobudowaliśmy garaż, dobudowaliśmy jeszcze piętro, dobudowaliśmy tutaj dodatkowe pomieszczenia. I przez to nasz domek stał się dużo, dużo większy, a środek nadal, zobaczcie, wydaje się, jakby był taki mikroskopijny. Zobaczcie, wchodzi się i nawet nie ma dużego pokoju, nie ma gdzie sobie usiąść. Możemy sobie tu usiąść i musimy się patrzeć w telewizor na lewą stronę, bo tu mamy schody. Kuchnia, zobaczcie, jest w ogóle w dużym pokoju, jest tak strasznie mało miejsca. A zobaczcie, u sąsiadów budowaliśmy ten dom od samego początku już. Taki, wiecie, duży, rozbudowany i zobaczcie, ile tu jest miejsca. Więc musimy zrobić coś podobnego tutaj w naszym domku. I tak właśnie myślałem, że można by go troszeczkę powiększyć. I tak jeszcze myślałem, że zobaczcie, tu jest podwójna ściana i ta podwójna ściana sobie do niczego nam nie jest potrzebna. A można sobie to wykorzystać do powiększenia naszego garażu. Do powiększenia naszych garażów. Razem z sąsiadami myślę, że nasz sąsiad nie będzie robił problemów. No. Dlatego specjalnie mówię, że sąsiad, a nie sąsiad, bo to jest Janusz. O. Janusz the Baker. Tak więc, tu będzie nas tak jakby nasz jakby wspólny garaż, tu będzie można jakieś rowery trzymać albo coś. Samochód sobie tu stoi. I słuchajcie, ekipa wyburzeniowa, trzeba po prostu teraz wyburzyć to wszystko. Trzeba zniszczyć te wszystkie itemki, wszystko co tutaj mamy i od nowa to wszystko ładnie, elegancko pobudować od samego początku. Jednocześnie będzie można jakieś ładne zejście do naszej piwnicy zrobić, może w tej piwnicy zrobimy coś fajnego. Może ją powiększymy, zaraz zobaczymy, ale trzeba zrobić po prostu remont, więc słuchajcie, robimy remont. Robimy remont, tylko fajnie by było, jakbyśmy nie niszczyli tutaj wszystkiego dookoła, bo to tak troszeczkę słabo, jak tak się wszystko tutaj psuje. Ale dobra, drzwi. Tutaj mieliśmy, co my tu mieliśmy? Aha, garderobę. No, a będziemy mieli jeszcze jedno dziecko, więc trzeba będzie też to ogarnąć. Więc dobrze, że robimy ten remont. Dobra, to. Tutaj jeszcze łóżko. W ogóle tą całą podłogę trzeba będzie, bo ona, zobaczcie, jest strasznie taka nierówna. Trzeba będzie to też rozwalić. Dobra, tak więc. Tutaj to wszystko szybciutko, te rzeczy się pozbyć. Podłogi nie niszczę, bo podłogę się zawsze podmieni World Editem. Tak więc, to tu jeszcze ściana, jeszcze tutaj od... Nie, chwila, bo tu nam się coś nam się tu psuje, tego nie możemy zniszczyć. O, ale to możemy. No i oczywiście podłoga. Oczywiście lewitująca. O, doszerzona jest. Ups, sorki Alex. Dobra. Mamy mniej więcej to wszystko tutaj. Wow, patrzcie, jak ten dom jest duży i wcale nie korzystaliśmy z tego faktu, że jest taki duży. Tylko czekajcie, tu jeszcze sufit. Patrzcie, przecież tutaj się spokojnie zmieści, nie wiem, jeszcze kolejne piętro by się zmieściło. Zobaczcie, jak ten dom jest duży, a my z tego w ogóle nie korzystaliśmy. Dobra, bo tu jest jeszcze taka ściana, a ta ściana już powinna być tak jak jest. Okej. Dobra. Tak więc to jest nasz dom. Jest bardzo duży i trzeba z tej bardzo dużowości skorzystać. To śmiesznie brzmi. Okej. Więc mamy garaż. To garaż będzie tak jak był. Myślę, że nic z tym garażem się tutaj nie zrobi. Fajnie jakby auto przesunąć odrobinę. O! Z tym garażem nic tu nie zrobimy. Garaż sobie tutaj jest.
i garaż tutaj będzie. I to, co możemy zrobić, to na przykład o tutaj, w tym miejscu zamiast łazienki, zrobić na przykład schody do góry. Bo wtedy te schody nie przeszkadzały, bo kompletnie tutaj w naszym dużym pokoju nie byłoby żadnych schodów i byłoby, wiecie, byłaby przestrzeń na robienie czegokolwiek, na robienie wszystkiego, co tylko chcemy. Więc schody można zrobić tutaj. To będzie taka klatka schodowa, wiecie, będzie się wchodziło, tylko tu trzeba zrobić ściankę. O, tutaj też od razu zróbmy. Pyk, pyk, pyk. I tu po prostu by się wchodziło na górę. Więc, skoro tak to wygląda, możemy zmienić troszeczkę podłogi w naszym domu. Na przykład, gdybyśmy tutaj zrobili z pomarańczowego drewna. Poczekajcie, a jakby zrobić, wiecie, to drewno akacjowe to jest 5-4, czyli set 5-4. Patrzcie, zupełnie inaczej to wygląda. Fajnie, mi się to podoba. Myślę, że możemy tak zrobić. Set 5-4. I tutaj set 5-4. Jednocześnie tutaj trzeba będzie jeszcze drzwi zrobić z tego samego bloku, tutaj z tego samego bloku. No i prawdopodobnie tutaj też z tego samego bloku, ale zaraz to jeszcze ogarniemy. Dobra, my podłogi. I teraz, skoro tu są schody, schody trzeba by było zrobić też z tego samego rodzaju drewna. Więc ciśniemy pyk, 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 coś takiego. Tutaj można zrobić takie małe, takie, wiecie, pół, jak to się nazywa, pół piętro, o, pół piętro. Tutaj byłoby pół piętro i by się wchodziło na samą górę. Góra oczywiście byłaby na wysokości takiej, tak jak wszędzie, o. Ona takiej wysokości byłaby góra, więc te schody byłyby dobre, byłyby chyba spoko, wiecie? Jak się tak zrobi, o, chyba jest spoko. Dobra. Tak więc, to już mamy z głowy. Tu się wchodzi. No te schody, wiecie co? Fajnie by było, jakby te schody jednak były takie bardziej... Jakby były bardziej strome, myślę. Poczekajcie, a jeśli zrobimy je ze zwykłych schodów? Takich zwykłych, zwykłych schodów, a nie z półpłytek. Czyli coś takiego. Coś takiego. Pyk, pyk, pyk. Coś takiego i coś takiego. Chyba jest lepiej, wiecie? Bo po prostu szybciej się po nich wchodzi. Dobra, czyli jest spoko. Mamy schody, wszystko jest ok. Chyba, tak? Wszystko jest ok, powinno być. Dobra, więc schody są. Sufit jest. Teraz ten sufit możemy chyba zrobić szybciej. Tak mi się wydaje, tylko muszę sobie znowu podmienić. Ojejku, nie mogę. Nie mogę tak. Muszę zrobić tak. Łąd. I możemy podmienić sobie podłogę troszeczkę szybciej. Na przykład odtąd do tąd. Ojejku, co ja zrobiłem? Set. O. Tu jest dobrze. Tutaj ciach. Tutaj oczywiście kolejny będzie, kolejne pięterko. Zobaczcie, jak dużo miejsca nam się tutaj nagle zrobiło. To jest po prostu jakaś masakra. Patrzcie na to. Takie malutkie mieszkanko było, takie malusieńkie, a jest nagle, zobaczcie, miejsce na wszystko. Na każdy pokój chyba będzie tutaj miejsce. Tak więc super, mi się bardzo podoba. Tylko teraz trzeba gdzieś łazienkę wstawić. To może być problem, bo skoro tam daliśmy schody, to może tutaj. Tylko czy to nie zabierze nam zbyt dużo miejsca? Znaczy, no, jakby to miała być tylko toaleta, to spoko. Chociaż na dole, wiecie co, ja bym tutaj zrobił kuchnię, o tutaj w tym kąciku. Ten kącik wygląda taki kuchenny, zobaczcie. To taki kuchenny kącik, tutaj spoko, można by było to ładnie zorganizować. I tak sobie myślę, że łazienka w takim razie byłaby na górze. Nie, no, jakąś toaletę na pewno trzeba walnąć, bez toalety to nie ma, słuchajcie, zabawy. Toaleta jakaś musi być. I jakby to zorganizować? Normalnie toaleta byłaby tutaj, ale tu zrobiliśmy schody. A gdziekolwiek indziej tej toalety nie wstawimy, to będzie ona zajmowała nam dużo... mam pomysł chyba. Poczekajcie, a jakby się zrobić tak... I tak...
I jakby to... Czekajcie, ja mam pomysł. Ja mam pomysł. Cicho, nie przeszkadzajcie mi. Spokojnie, zaraz to będzie. Zaraz mam pomysł. Może nie aż tak, ale jakby tutaj zrobić po schodkach zejście niżej. O, w ten sposób. To tutaj, pod schodami, mamy idealne miejsce na... łazienkę. Patrzcie na to. Ale ze mnie architekt teraz. Patrzcie na to, jeszcze sobie skopiuję tylko blok. Ale jestem architektem. Słuchajcie, patrzcie. Idealne miejsce na łazienkę. Tu by były drzwi. Tu by się wchodziło. I elegancko. Jest miejsce na wszystko. Jest sufit, jest... Znaczy, no jest taki malutki trochę ten sufit, ale to nic. Jest miejsce tutaj. O! Czekajcie, nawet jeszcze wam pokażę, że to jest idealne po prostu miejsce. Mamy, zobaczcie, kabinę prysznicową. Pyk. A nie, tu nie można już, bo tu już jest dwór. Ale patrzcie, ciach! Jest kabina prysznicowa. Tylko trzeba będzie to jakoś ładnie oświetlić. Kabina prysznicowa, umywalka. I sedes. Sedes byłby na przykład tutaj. Bo wiecie, bo to nie jest jedyna łazienka. Łazienka będzie taka główna chyba na górze. Mam nadzieję, że uda nam się takie coś zrobić. Ale tutaj, przez to, że to tak wygląda, można by spokojnie zrobić po prostu WC. Żeby, no tylko takie trochę piwniczne to WC. Chyba, żebyśmy to okno troszeczkę powiększyli. O! Już nie jest piwniczne. No i to światełko właśnie, światło, czekajcie. Od tu? Może od tu? O, tu będzie oświetlało. O, jest ładnie. Jest toaletka, drzwi się jeszcze zrobi, więc nie ma problemu. Tylko oto okno, które tak dziwnie wygląda trochę, ale to chyba nic. Możemy jeszcze zrobić, o, takie to okno, żeby tak wyglądało. Z zewnątrz nikt nie będzie patrzył, a zobaczcie, a tutaj. Dobra. Dalej, lecimy dalej, bo tutaj tak trochę głupio gadam, niepotrzebnie, nawet się wiecie co, poczekajcie, bo się napiję wody, bo aż mi zaschło w gardle. Za dużo dzisiaj gadam, wiecie? Za dużo gadam, muszę się troszeczkę ogarnąć, bo aż sam zauważam, że jeszcze mi się język plącze i tak dalej, więc... Zwolnimy z ilością słów. Powolutku. Drzwi na do naszego garażu, tutaj, tylko że mamy problem, bo jest to nasze tajne przejście i tak troszeczkę to nasze tajne przejście jest w tym momencie troszkę zamurowane, ale gdyby zrobić tutaj drabinkę, to byłoby ideolo. Tylko trzeba by przesunąć chyba niektóre z rzeczy troszkę dalej. Mam takie wrażenie. Niektóre z tych guzików. Więc będzie można na jakimś live'iku czy na czymś zrobić jeszcze jakąś dodatkową warstwę tych cheatów. Bo to jest oczywiście nasz pokój do cheatowania. Jakbyście nie wiedzieli. A tutaj będzie zejście po drabince. I myślę, że całkiem spoko. Tylko tutaj. Aha, bo tu miała być kuchnia. Stop. Tu miała być kuchnia. Skoro tu jest kuchnia, to tu będzie stała lodówka i lodówka będzie zasłaniała nasze tajne przejście. Okej. Okay. I tu będzie, tylko trzeba jeszcze drabinkę dać. I będzie spoko. Pyk, pyk, pyk. Elegancko. Czyli robimy kuchnię. Zajmujemy się teraz kuchnią. Kuchnia, czyli oczywiście ten nasz mod kuchenny. Gdzie on jest? Tutaj. I tak. Który kolor? Który mieliśmy wcześniej, chyba ten jaśniejszy mi się wydaje, że teraz możemy dać ciemniejsze, żeby się różniło, wiecie. Więc tak, i tak, i tak. I... Szafka taka. Tu lodówka, na 100% tu będzie stała lodówka. I możemy nam walnąć taką wielką lodówkę, bo mamy w końcu miejsce, słuchajcie, nie musimy się martwić o... Nie musimy się martwić o miejsce w naszym domku, możemy sobie walnąć taką lodówkę, wiecie, z... Jak to się nazywa? Kostkarka? Chyba tak. Co tu w ogóle pisze? Chanelectric.
Shane Electric? Coś takiego. No i dobra, a jak tutaj walniemy takie coś, to to nam się łączy? Chyba niekoniecznie. Nie ma czegoś takiego jak łączenie dwóch blatów? No nic. W takim razie musimy sobie wziąć po prostu kuchenkę, jeśli tu jest jakaś kuchenka. Czy jest tu jakaś kuchenka? Jest zlew. Zlew tam się chyba łączy z in... W ogóle jest... Są... Aha, bo to jest ten jasny zlew. Dobra, nieważne. Coś mi się pomyliło. Dobra, pyk. I tak. I to nam się... No teoretycznie jest okej. Mogło być lepiej, ale teoretycznie można powiedzieć, że jest spoko. Więc... Tutaj kolejna szafka, chociaż możemy sobie te szafki jakieś takie ładne dać. Tu jest na przykład szafka z winami. O! I jest też z takimi... O! Z żufladami. Tylko tak, teraz potrzebujemy gdzieś... piekarnik. No właśnie, o to mi chodziło, słuchajcie. O to mi chodziło. Tu piekarnik musi być. Więc lodówka niestety się nam nie zmieści, bo jest zbyt duża. Jednak zajmuje nam zbyt dużo miejsca, nie mieszczą nam się rzeczy, więc... Lodówka gdzieś tu była. O, tu jest lodówka zwykła. Pyk. I jeszcze szafki. Szafki wiszące. Gdzieś tutaj były. Czy to są te szafki? Tu jest tylko taka jedna. Tu jest okap. To się może przydać. Ej, to tylko jedna szafka jest? Halo. Niemożliwe. Poczekajcie. Tylko takie coś? Ej! Czemu? Dobra, ale okap jest. No dobra, w takim razie szafki będą tylko tutaj? Jak to zrobić, żeby to nam nie przeszkadzało? No dobra. To najwyżej będzie bez szafek, albo jedyne szafki będą w tym miejscu. Bo to tak dziwnie, zobaczcie, wygląda, bo... One są takie wielkie strasznie. Czy nie ma takich malutkich? Wydawało mi się, że były takie. Byłem pewny, że... O! Czy to jest to? Tak, to są takie małe. O! O te mi chodziło. Takie malutkie szafki. Tutaj możemy walnąć dużą szafkę, bo to jest... Nie, bo ona wystaje z lodówki. Nie. Tak się nie bawimy. To robimy malutkie szafki. I jest spoko. I są jeszcze... O! Są jeszcze oszklone. To zróbmy o tak. I tak, żeby były różne rodzaje. Coś jeszcze? To wszystko. Okej. W takim razie. Mamy już zlew. Do zlewu trzeba dodać... Ojejku, nie to. Ojejku, nie to! O! Kran. Na naszą kuchenkę oczywiście palniki, bo bez tego by było słabo. Jakaś mikrofala. Myślę, że to jest niepotrzebne, ale na przykład noże. O, jakby jakiś złodziej nam tutaj wszedł, to możemy w niego rzucać nożami. Oprócz tego, o, nie, to jest mikser. Chciałem ekspres do kawy. Czy jest jakiś ekspres do kawy? Wydawało mi się, że był. To jest mikser, to nie jest ekspres. To jest jakiś do robienia jedzenia. Nie widzę ekspresu do kawy. Zawsze wydawało mi się, że był. Ale skoro nie ma, to nie ma. Dobra. Ale naczynia mogą się suszyć. Czekajcie, zrobimy tutaj suszące się naczynia. I tyle. Dobra, kuchnia gotowa. Jeszcze w ogóle tą kuchnię można podłogę jakąś ładną do tej kuchni dodać. Nie mamy żadnych fajnych podłóg, ale jakbyśmy walnęli sobie terakotę, bo w sumie, no możemy, stać nas. Mamy Minecrafta 1.12, halo! W Minecrafcie 1.12 jest terakota. Więc jakbyśmy walnęli jakąś taką ładną, taką szarą... O! Pyk. Coś takiego? No, tak średnio to wygląda według mnie. Może brązowa? Nie. To ta terakota jest taka strasznie specyficzna. Ona się bardzo rzuca w oczy, więc tak niezbyt mi się to podoba, tak szczerze, wiecie? Jak teraz w Minecraftie 1.13 dodadzą nowe rzeczy, to będzie dopiero wtedy fajnie. Na przykład z shulker boxów byłaby spoko podłoga, tylko one się będą otwierały nam. Więc to nie jest dobry pomysł.
Z piecyków! Patrzcie na to! Patrzcie, jaka fajna! Tylko, że czy to będzie wyglądało spoko? Chyba spoko, taka kamienna podłoga. Fajnie to wygląda, mi się to podoba. Nie wiem jak wam, możecie napisać w komentarzu, czy wam się podoba, czy nie. Ale widzę, że już tutaj czas nas nagli, bo troszeczkę... Ojejku, ała, moja ręka. Troszeczkę się skupiliśmy tej kuchni, a nie zrobiliśmy całej reszty, więc... Dobra, teraz duży pokój. Skoro tu się wchodzi, tu mamy drzwi na taras, to tutaj, gdzie mógłby być telewizor, tu będzie telewizor. Walniemy w taką ogromną szafkę z telewizorem. Więc, telewizor. Pyk. Chociaż nie, telewizor był w rzeczach do dużego pokoju. Czekajcie, o tutaj jest taka specjalna półka z telewizorem, zaraz wam pokażę. Gdzieś tutaj była. Ha, 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 ha. Ha, 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 telewizor, telewizor. O, jest, dobra, o co nam chodziło. Pyk, pyk. No, tyle, że on jest troszeczkę w złą stronę skierowany. Czy jest wersja... Czy jest wersja stojąca w innym kierunku? Chyba nie. Więc telewizor będzie stał tu. A jeśli go postawimy tu? O, zdecydowanie lepiej. Patrzcie w ogóle, jaki to jest genialny regał. Zobaczcie. Mamy książki. Mamy w ogóle... Czy wy to widzicie? Back to the future! Back to the future! Star Wars, Jaws, Nightmare Christmas, Tron, Ghostbusters, Jurassic Park. Back to the future! O nie! Najlepsza rzecz, jaka kiedykolwiek przydarzyła się w Minecrafcie ever. Ktoś zrobił meble, na których jest DVD z powrotem do przeszłości. To już, słuchajcie, ja już mogę sobie stąd wyjść, słuchajcie. Ja skończę odcinek, dziękuję bardzo. Czuję się spełniony. No dobra, trzeba to dokończyć. No. Szanujmy się, okej? Okay? Szanujmy się. Walnijmy tu jakąś kanapę. Albo na przykład fotele. Bo skoro jesteśmy tylko we dwoje, możemy sobie walnąć jakieś fotele. Na przykład takie brązowe. Tu jeden fotel. Tu drugi fotel. O. Coś takiego. Wiecie, żebym mógł sobie z żoną spokojnie oglądać, a jak trzeba będzie... trzeba będzie znajomych jakoś ugościć, to da się im na przykład tutaj, co tu możemy, czy jest jakaś taka kanapa zwykła? Jakaś zwykła kanapa by się przydała, taka typowa brązowa, ale widzę, że nie ma. Chyba, że musimy od tego zrobić kanapę. No dobra, jak trzeba, to trzeba. Od tego i z tego. O! Tutaj są fotele. To tu będzie kanapa. Pyk, pyk. I przy kanapie oczywiście stoliczek. Typowy stolik kawowy. Tak. Coffee table. Pyk, pyk. Jest ciemny stoliczek. Pasuje nam do tego regału nawet. Na ciemnym stoliczku jeszcze możemy sobie coś fajnego postawić. Tylko co? To są rzeczy na święta. Kuchenne, nas nie interesują technologii. O, jakiegoś laptopa, a nie, laptopiki. Pamiętajmy, laptopów nie można kłaść na stolikach od kawy, bo się bugują. To już w poprzednich odcinkach odkryliśmy. No i tak w sumie. Da się z tego skorzystać, proszę. Powiedzcie, że się da. Nie. Dobra. Słuchajcie, trzeba tutaj się troszeczkę rzeczywiście troszeczkę spiąć, że tak powiem, tyłki i ogarnąć to, bo zaraz tutaj, zaraz ten odcinek będzie trwał miliard godzin, a ja nie chcę, żeby trwał miliard godzin. Tak więc pyk, tu drzwi, tutaj drzwi do łazienki, tutaj można, tu się już drzwi nie postawi, dobra, to jest ukryte, więc się nie musimy o tym martwić. I jeszcze tutaj drzwi, pyk, pyk.
I tak, na górze trzeba zrobić pokoje. I pokoje będą o tyle trochę problematyczne, że niezbyt mamy miejsca na takie pokoje. Czekajcie, trzeba podnieść to i postawić. I tu, o! Pyk, pyk, pyk. Tu byłyby dwa pokoje. Tu byłaby nasza sypialnia, a tu byłby pokój jakiegoś dziecka. Tak więc, tu jest wejście do naszej sypialni, oczywiście podwójne, no bo należy nam się. Jesteśmy rodzicami, możemy sobie pozwolić. Proszę bardzo, o! Może nie aż tak. O! Jest jeden pokój, jest drugi pokój. Chociaż nie! Wait! Nie możemy tak zrobić. To sypialnia nasza musi być po drugiej stronie. O, tu musi być nasza sypialnia, a dziecko będzie miało balkon. A dlaczego? Bo inaczej się tego nie... O-o. Czekajcie. Czekajcie, bo się psuje. Tutaj. O, nisko. Dobra. Nasze podwójne łóżko musi mieć z jednej i z drugiej strony dojście, bo inaczej będą się... będzie się nasza żona zacinała strasznie. Więc to trzeba w ten sposób zorganizować. No to w sumie, skoro tak już to działa, to zróbmy tutaj kolejne. O! Tutaj dwie pary drzwi. Ciach, ciach. I tutaj kolejny pokoik. Taki troszeczkę mały mi się wydaje będzie. No tak odrobinkę, ale to nic. O, coś takiego. Ewentualnie można mu powiększyć ten pokój, niszcząc ścianę naszą i używając ściany sąsiadów. O, wtedy pokój będzie odrobinkę większy. Poczekajcie, wejdźmy z powrotem na górę. Hop, 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 hop. Coś tu jest nie tak. Trzeba tu zrobić coś takiego. Nie, niech tak będzie. Dobra, w sumie. Można tu też przesunąć. Nie, bo tam jest łazienka pod spodem, to się będzie psuło. Nie, to jednak nie przesuwamy. No i tak, tu jest jeden pokój. Ten pokój trzeba troszeczkę pyk, pyk, pyk. Zrobić podłogę. Tutaj już to wszystko ogarniamy. Ten róg można ściąć tak samo. Tutaj trzeba zrobić w ogóle w przedpokoju sufit chyba. Czy nie robimy sufitu? Nie robimy sufitu. Nie. W przedpokoju nie musi być, w pokojach będzie sufit. W pokojach się trzeba będzie tym martwić, żeby tutaj zakleić ładnie. A w przedpokoju się to nie trzeba martwić. O, tu będzie taka wysoka ściana. Będzie wszystko widoczne. Pyk. Elegancko. Jeden pokój. Tu jeszcze jednego pokoju nie robimy, bo jeszcze dzieci nie mamy. Mamy już dwójkę dzieci. Chwila, to dobra, trzeba zrobić im łóżko. Dobra, nie ma tematu. Łóżko, gdzie są łóżka? Tu są łóżka. Nasze łoże małżeńskie, czyli pyk, pyk, niech będzie czarne. Tutaj będzie jeden pokoik, czyli na przykład zielone łóżko. A tutaj będzie kolejny pokoik, czyli na przykład, skoro mamy chłopca i dziewczynkę, różowe łóżko. O! I w tych pokojach tylko będą łóżka, nic nie potrzebujemy więcej, tak szczerze. Te zabawki i tak dalej, to jest tylko, słuchajcie, takie dla ozdoby i to tylko częściej buguje nam grę niż rzeczywiście coś pomaga, więc górę mamy z głowy, tu mamy z... O! Mieliśmy jeszcze na górze zrobić łazienkę. To będzie bez... No bo nigdzie tu nie włożymy, zobaczcie. Tutaj już jest wszystko jest już na maksa zrobione. Więc trzeba to by było jakoś inaczej rozwiązać, a nie wiem jak. Więc musi być tak jak jest. Ta podłoga mi coś nie pasuje. Wiecie co, napiszcie mi w komentarzu, czy zostawić tą podłogę, czy zmienić ją na jakiś inny. Bo tak... niezbyt mi się podoba jednak. Znaczy wygląda spoko, ale widać, że to są piecyki. To tak troszeczkę przeszkadza. No i dobra, słuchajcie, to by było tyle chyba, jeśli chodzi o remont naszego domku. Zobaczcie, jak bardzo zwolniło się miejsce, jak dużo przestronniejsze to wszystko jest. Zobaczcie, tu wchodzi się, jest naprawdę dużo, dużo więcej miejsca. Mamy łazieneczkę tutaj w takim fajnym kąciku. Mamy
mamy nasze zejście do naszej tajnej podziemnej bazy. Schody na górę i zobaczcie, trzy pokoje idealnie. Wcześniej też mieliśmy trzy pokoje, nie wiem czy pamiętacie. Nie, mieliśmy wtedy... Tak, mieliśmy trzy pokoje, ale były takie dziwne i na dole nie było przez to wcale miejsca. A teraz mamy, zobaczcie, dużą kuchnię, mamy telewizor, wszystko idealnie. Tak więc, no, to by było tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeśli wam się podobało, to strzelcie łapkę w górę. I pamiętajcie, że im więcej łapek w górę, tym częściej będą się pojawiały odcinki z Minecraft Sims. No i co? Mam bardzo dziwne włosy dzisiaj. Dobra, do zobaczenia. Cześć.